chce mnie zdenerwować, Piotrek, nie? Może chce. Chyba ty chcesz mnie zdenerwować, czy co? Ty lepiej rozumiem, mnie nie denerwuj. Że jesteś zachwycona, Kora. Ja jestem nimi zachwycona, kocham ich po prostu nad życie. Krecika, za nie, krecika. No, tak nie może być, kurczę, żebyś gadał ale... bez... Adaś! To nie jest sztuka, żeby, wiesz, zagrać taką muzę ostrą. Łodzi. Na przykład. Nie jest to sztuka, żeby zagrać taką muzę, po prostu pokrzyczeć. Posłuchaj mnie, Adasiu, tylko żeby Piotr. To miało jeszcze jakiś wyraz i spójność, tak naprawdę, Piotr, Kora. Posłuchaj mnie. No. Ela też czasami tak mówi, no mnie to troszeczkę podkurza. Tak, śpiewają nie odbieraj ładniej, mi lepiej, czy możliwości. Ja jestem tu jeżeli i mogę teraz ich ocenić tu i teraz, to daję im nie. Ale dobrze, dlaczego? Energia, cudowna kompozycja, świetne wykonanie, świetnie zagrane. Bardzo energetycznie, wszystko jest własne i według mnie jest super zrobione. Są bardzo młodzi, mają wielką... Przepraszam, Kora, ale czy mogę ci coś jeszcze dodać? Jedną malutką rzecz. I w ogóle ale jedną malutką to, rzecz oni... chciałbym dodać, jeżeli mogę jedną. I jeżeli oni jedno, bardzo byli proszę nierówno... Ja wiem, że jestem młodszy, że ignorujesz mnie bardzo często. Czuję się tutaj osamotniony i troszeczkę z boku. Ale czy mogę powiedzieć jedną malutką rzecz? Nie wierzcie rzecz mu, bo to jest aktor. Ale jedną i rzecz. Znacie takie powiedzenie? Once an actor, always. Wiesz, to ty masz powiedzonka gotowe na każdą chwilę.